Nowa Huta nie została zrealizowana do końca. Pierwotnie bowiem miała być osobnym miastem. To też zaplanowano tu gmachy, które po przyłączeniu Nowej Huty do Krakowa przestały być potrzebne, takie jak na przykład ratusz czy budynki biurowe. Ale na planach Nowej Huty zachowały się te wszystkie gmachy oraz miejsca, gdzie miały być usytuowane. Oto plan Nowej Huty z zaznaczonymi nie tylko tymi gmachami, które stanęły, ale także tymi, które były projektowane. Zaznaczono je na kolor żółty. U samego dołu pod placem centralnym w środku budynek teatru, a po bokach dwa wielkie domy kultury. Dalej schody, które miały prowadzić do Wielkiego Parku Południowego, planowanego w miejscu dzisiejszych Łąk Nowochódzkich. Dalej, gdybyśmy poszli trochę w górę, na środku placu centralnego miał stać wielki obelisk. Idąc dalej, dochodzilibyśmy do Alei Róż, kiedyś przejezdnej dla samochodów, i tą Aleją Róż przejeżdżałoby się na Wielkie Forum Nowochódzkie, wielkości Rynku Krakowskiego. Na tym forum na środku miał stać wielki ratusz z wielką, liczącą około 70 metrów, wieżą ratuszową. Zaś z boku były planowane dwa wielkie gmachy administracyjne. Gdybyśmy od niezrealizowanego Forum Nowochódzkiego Aleją Przyjaźni poszli w lewo, doszlibyśmy do planowanego gmachu Wielkiej Biblioteki. Ta biblioteka miała mieć parę pięter. Dziś w tym miejscu znajduje się przystanek autobusowy. Gdybyśmy się udali Aleją Przyjaźni w prawo, doszlibyśmy do placu Defilad, czyli tego miejsca, gdzie dziś znajduje się Park Szwedzki. Dalej, za placem Defilad, w miejscu, gdzie stoi dzisiaj kościół na Szklanych Domach, miał znajdować się wielki reprezentacyjny hotel Orbisowski. Ten hotel miał być oprócz wieży ratusza nowochódzkiego najwyższą budowlą w Nowej Hucie. Studyjnym i w związku z tym myślę sobie, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby tutaj się spotykali ludzie, którzy chcą robić jakieś ciekawe kino, robić inne kino, niekoniecznie z tego głównego nurtu. To też jest fajne miejsce, żeby się spotykali ludzie, którzy w ogóle chcą o kinie pogadać. Dlatego ja dzisiaj z ogromną przyjemnością oddaję nasz ekran Fundacji Nowych Ujęć, a przede wszystkim twórcom cyklu Klatka po klatce. Pytanie, dlaczego na przykład w kraju, który ma 30 parę milionów ludzi, nie ma rynku dystrybucji animacji? Wydaje mi się, że może takim rozwiązaniem też jest próba takiego projektowania filmu, mówię projektowania filmu jako projektu, jako całości, łącznie z dystrybucją, żeby on miał też pewien odzew, pewien odbiór. No nie wiem, co panowie twórcy na to, może ktoś by chciał zabrać ten głos, bo może się mylę. To jest duży sukces, że na przykład taki program jest w ogóle w telewizji, prawda, bo podejrzewam, że normalnie jeśli ktoś ogląda i na przykład ma zwyczaj zmiany kanałów co 2 sekundy, no to trafiając na coś takiego jest słaba szansa, że przetrzyma dłużej, prawda? Mi się wydaje, że jakby akurat telewizja jest bardzo fajnym medium, które bardzo ma duże pole rażenia takich właśnie potencjalnych odbiorców, którzy dopiero przez to się mogą wyrobić, no bo jakby takie festiwale, gdzie się polaryzują działania artystyczne, to są takie czarne pudełeczka z małą dziureczką, do których jakby przychodzi 3% potencjalnie zainteresowanych. Ja myślę, że dobra sztuka powinna być jednak też trochę niszowa i dobra sztuka powinno się tworzyć bardziej, ja myślę, że taki pozytywny snobizm na dobre rzeczy. Jeżeli to się uda stworzyć, a nie tylko dotrzeć do szerokiego widza, który często to zobaczy i zapomni, ale właśnie wytworzyć taki dobry snobizm na dobry film animowany, ja myślę, że to by było jeszcze większy sukces. Najczęściej to tak wygląda, że prawo do pokazywania filmów, nawet jeżeli artyści bardzo by chcieli pokazać swoje filmy, leżą oczywiście w gestii producentów, właścicieli praw. Jeżeli producent wykazuje zainteresowanie, jest bardziej elastyczny, no to być może nie ma problemów, ale najczęściej jakieś tam problemy są, a one rozbijają się o kasę.
Celem dzisiejszego spotkania była próba odpowiedzi na pytania albo wypracowania czy znalezienia jakichś mechanizmów na to, aby animację tą artystyczną szerzej promować. I ja mam nadzieję, że faktycznie takie kroki się uda podjąć. Nowa Huta, w której jesteśmy, ma nie tylko swoją bogatą historię liczącą 60 lat, ale jest to historia mierzona nawet tysiącami lat. Jednym z takich ważnych okresów, który możemy wydzielać na terenie Nowej Huty, jest czas, kiedy obszar Nowej Huty został skolonizowany przez Celtów. Celtowie stworzyli pierwszą paneuropejską cywilizację poza światem śródziemnomorskim. Przybyli również na nasze tereny. Założyli tu kilka osiedli i ten czas celtycki, który zaczął się mniej więcej 300 lat przed naszą erą, jest niezwykle istotny, dlatego że wtedy dokonał się, możemy tak powiedzieć, pierwszy przełom technologiczny. To był lud niezwykle innowacyjny. Wynalazek półkoska i kosy, to przecież używany do dzisiaj, to jest wynalazek celtycki, nieznany nawet na terenach Morza Śródziemnego. Celtowie upowszechnili na naszych ziemiach żelazo. Na terenie Nowej Huty, na przykład w Wyciążu, mamy ślady istnienia warsztatu kowalskiego. Celtowie mieli swoich garncarzy, którzy toczyli naczynia, a nie lepili ich w ręku jak do tej pory i wypalali je w specjalnych piecach. Współcześni garncarze są zdumieni, że można wytoczyć na kole tak cienkie, delikatne naczynia i przyznają, że to jest mistrzostwo w wykonaniu. Celtowie byli pierwszym ludem, który na naszych ziemiach bił swoją własną monetę. Tam, gdzie urodziła się duża część mieszkańców Nowej Huty, w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego, prowadzone były badania wykopaliskowe i tam znaleźliśmy zabytki, które świadczą, że w tym miejscu Celtowie bili swoje monety. Monety, które były wykonywane ze złota albo z tak zwanego elektronu, czyli stopu srebra i złota. Żarna obrotowe, które używane były jeszcze w czasach II wojny światowej, zostały również na nasze ziemie wprowadzone przez Celtów.